Cześć, z tej strony Freaks. Jeżeli znudził Ci się War Thunder, a tak jest odrobinkę w moim przypadku, z pomocą mogą przejść Wam customowe misje, które są dostępne na War Thunder Live. Dzisiaj rano jedną z tych misji podesłał mi Smigol. I nie jest to typowa misja, którą możemy znaleźć na tamtej stronie. To jest bardzo oględne stwierdzenie. Ta misja nazywa się Rally Thunder i jest dokładnie tym, na co wygląda. Mianowicie, a zresztą zobaczcie sami. 3, 2, 1, go! Rajdy samochodowe w War Thunder! Jedziemy z Subaru Imprezą. 295 koni. A grupowego szaleństwa i oczywiście już na pierwszym zakręcie musiałem wypaść. Fizyka jazdy jest dosyć kartonowa. Niemniej prosta fizyka nie oznacza prostej jazdy, ponieważ jedzie się tym czymś dosyć ciężko. Natomiast odcinki są zbudowane dosyć fajnie. Mamy do dyspozycji 3 OS-y zrobione z Fuldy. Polecam odcinek numer 2. Jest najprzyjemniejszy. Odcinek numer 1 jest długi i ma dużo nieprzyjemnych nawrotów. Odcinek numer 3 jest krótki i ma, jakby to ująć, ma dużo miejsc, w których można się zabić. Natomiast drugi odcinek jest w miarę krótki i ma dużo takich dosyć płynnych sekcji. Oczywiście poza tym jednym nawrotem, który właśnie musiał wyskoczyć, kiedy chciałem o nim powiedzieć, ale udaje mi się zrobić takie mega absolutnie wcale nieprzypadkowe skandynawskie szarpnięcie i ten zakręt pokonać. Jak widzicie, jedziemy przez słoneczne pola, prawie że rajd polski. No i ten odcinek ma 4 km, ten pierwszy ma chyba niecałe 8, trzeci ma też około 4. No i jest to jakby... Może nie powiem, co to jest, ale powiem na pewno, co to nie jest. To nie jest coś, czego się spodziewałem w wiadomościach na moim Discordzie dzisiaj o 10. A jest dzisiaj 12. Ok, one ride. Oczywiście tutaj nawet jest pilot. Pilot jest zrobiony z radiostacji. Wiem, ponieważ normalnie ten dźwięk mam wyłączony w War Thunderze, bo irytują mnie te wszystkie, wiecie, Attack the Deep Point i tak dalej. Aczkolwiek Attack the Deep Point to jest dźwięk, że ktoś mi podarował pieniądze na moim streamie, więc to ten akurat mnie irytuje, no ale wiecie, to wszystkie inne komendy. Więc je mam normalnie wyciszone i jak odpaliłem sobie tą misję, to nie słyszałem pilota, co jest dosyć problematyczne w samochodzie rajdowym. O, widzicie, przed nami mamy pięknie rozciągający się kawałek drogi. I to jest dosyć... O, patrzcie, jaki drift. Mamy tutaj nawet podstawowy system uszkodzeń, że jeżeli przypieprzymy kołem, to koło będzie krzywe. Albo jeżeli przypieprzymy silnikiem, to silnik się niestety może zepsuć. Okej, wjeżdżamy na ostatnią prostą. I cel, jakby czas docelowy tutaj, to jest 2.49. Nie mam pojęcia, jakim cudem ja mam osiągnąć 2.49, chociaż w sumie jest to do zrobienia. O, i patrzcie, jaki piękny kinematograficzny widok mamy na naszą sponsorowaną przez Raypol i Pirelli Subarynę. Coś wspaniałego. A teraz pokażę Wam pierwszy odcinek, który jest tak przyjemny jak podcieranie się papierem ściernym. Niemniej jest to 7 km. Niestety jest dosyć dużo zakrętów. I to takich ostrych zakrętów, z którymi to sterowanie i ta fizyka średnio sobie radzi. Ale jest to chyba najbardziej malowniczy odcinek, jeżeli chodzi o całość, bo w mojej opinii najbardziej malownicza jest ta ostatnia sekcja odcinka numer 2. Natomiast tutaj na odcinku numer 1 będziemy przejeżdżać przez zamek, co jest bardzo, bardzo fajne i daje takiego, wiecie, vibe'a rajdu Barburka. Piękny drift, skosiłem tylko jeden słupek.
każdej grze rajdowej trzeba sprawdzić, czy słupki są zrobione z betonu, czy z plastiku. To jest standard, ostre zakręty. To niestety, tak jak mówię, nie jest to forte tego auta. To jest też jeden prawy, z którego bardzo łatwo wypaść w kamienie. Więc będzie to zakręt wzięty bardzo dziadkowemu. I kolejny one right, jakby nie było ich za mało. Także... Okej, jedziemy dalej. Teraz będzie taka dosyć szybka sekcja zakończona bardzo ostrym lewym zakrętem, na którym można wpaść w kamienie i się zabić. Ponieważ pilot mówi caution, a nie mówi go don't cut, o czym się boleśnie przekonałem, kiedy ściąłem ten zakręt, a tutaj są kamienie po jednej i po drugiej stronie, które mogą was podrzucić i uszkodzić dół auta, a na dole auta jest silnik i już dalej sobie nie pojedziecie. Mamy również system uszkodzeń, tak jak widzicie w lewym górnym rogu mamy ikonkę silnika, chłodnicy oraz to trzecie, nie mam pojęcia co to jest, hamulce chyba. No i możemy te wszystkie części sobie rozwalić. Okej, zaraz będziemy dojeżdżać do zamku. Two right, to one right. To jest taki dosyć sprawiedliwy zakręt, ponieważ wydawało mi się, że jedziemy tam, ale jedziemy w tą stronę. Dookoła wieży drifter. I one left na asfalt. Nawet ten soundboard jest fajny. Możemy sobie posłuchać tego dwulitrowego potworka. Okej, małe hamowanie pulsacyjne, gdyż bardzo łatwo tutaj zblokować koła i skończyć z przodem samochodu skierowanym nie w tą stronę, w którą chcemy. O matko, ten zakręt jest koszmarny. Okej, nawet udało się go w miarę zgrabnie wziąć. To jest zdradliwy jeden prawy, którego nikt się nie spodziewa. I wjeżdżamy do zamku, w którym jest kostka i jest bardzo, bardzo ślisko. O właśnie, widzicie jak ten samochód tutaj się ślizga? Jestem pod wrażeniem, że udało im się zaprogramować różne poziomy szczepności dla opon. Okej, teraz wchodzimy w zakręt, który jest bardzo, bardzo... No właśnie. Jest bardzo nieprzyjemny. To jest... Jest nawrotem z bardzo ciasnego zakrętu i jakby ich nie było za mało, to wchodzimy nim w jeszcze jeden nawrót. Także mały Scandinavian Flick i jedziemy mocno. Na godzinę. Okej, uwaga, uwaga, żeby nie rozwalić się. Już jesteśmy już bliżej niż dalej. Oczywiście link do moda macie w opisie i w opisie są również moje czasy, które możecie sobie porównać ze swoimi i napisać, jaki czas uzyskaliście w komentarzach. Jestem ciekawy, jak bardzo uzdolnionych rajdowo widzów posiadam. Jest to w ogóle też ciekawe, bo ktoś w moich komentarzach ostatnio pytał się, co z moim kanałem Freaks Rally, na który nic nie wrzucałem już bardzo, bardzo dawno. Także dosyć ciekawy zbieg okoliczności. Oj, uszkodziłem sobie zawieszenie, niszcząc plastikowe słupki. Oj! Dlaczego tu nie... Czyli co, tu jedziemy w prawo? Aha, okej. Dlaczego nie postawili tam jakichś barierek czy coś? Wszystko wskazywało mi, że jedziemy prosto. Oprócz pilota, który wcale mi nie krzyczał jakoś bardzo. 217 na godzinę i dojechaliśmy. 5 minut i 2 sekundy. 20 sekund od czasu, który mieliśmy osiągnąć. Myślę, że jest do ucięcia 5 albo 6 sekund w związku z moją nieplanowaną wycieczką. Z moją nieplanowaną wycieczką w tak naprawdę nie wiem gdzie.
tam prosto, gdzie powinienem pojechać w prawo, no, ale tam powinni postawić jakieś barierki, żeby ułatwić zorientowanie się, co i jak. Okej, trzeci odcinek. Jest to odcinek, którego jeszcze ani razu nie ukończyłem. Więc pozostaje mieć nadzieję, że zrobię to razem z wami. Jest to odcinek, na którym jest gigantyczna hopa prowadząca, jak żeby inaczej, do bardzo ciasnego zakrętu. I niestety, ale non-stop na tej hopie kończę swój żywot, ponieważ albo wpadam w nią krzywo, albo ląduję krzywo. Okej. Teraz będziecie mieli okazję zaobserwować tę samą hopę. Tym razem zwolniłem. Normalnie już skończyłbym w tych drzewach po lewej. Jak widzicie, ride War Thundera trwa od 9 do 18, to mi się też podoba. Że pierwszy odcinek jest o 9, drugi jest o tam 13, a trzeci właśnie jedziemy o 18. Widzimy, że słońce już chyli się ku zachodowi. A gdzie mam tu jechać? O kurna, to jest dosyć szybki odcinek. Jak tu 100? Niestety, jak widać, samochód nie zachowuje się zbyt posłusznie przy dużej prędkości, także trzeba bardzo uważać. Swoją drogą, ciekawe, czy da się tu podpiąć gierę. Nie sądzę, że War Thunder został stworzony z kierownicą na myśli. Okej, możemy sobie pozwolić na dosyć odważne cięcie, jako że hamulców, z tego co widzę, brak. No i oczywiście, nie można otworzyć samochodu, bo jest one left. Jaki piękny krajobraz. Panie pilocie, proszę mnie prowadzić. Dlaczego wciskam klawisz odpowiedzialny za skręt w lewo, a samochód obraca mi się w prawo? Chyba ten samochód pożycza fizykę z niektórych kołowców w War Thunderze. I niestety skręca również tylna oś. A przynajmniej tak podpowiadałaby mi logika. Mimo że oczywiście nie widzimy tej tylnej osi, która skręca, to jak ten samochód się zachowuje, podpowiadałoby, że tak jest. Trzeci odcinek zaliczony. No i tak jak mówię, no to jest też kurde 27 sekund tym razem byłem wolniejszy niż czas, który ta gra każe nam zrobić. Jesus Christ, muszą mieć naprawdę jakiegoś Colina McRae. No ale jak widzicie, możecie spróbować swoich sił w rajdach samochodowych, jeżeli latanie tymi oto cudyńkami już trochę wam się przejadło. Czasy i link do misji oczywiście są w opisie. Czołgiem i do usłyszenia.